Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek z Better Than Wolves. No, ostatnio zginąłem. Zapewne wielu z was była tym faktem dość mocno rozczarowana. No i uwierzcie mi, ja też. I wiem, że no, do tej śmierci doszło z mojej winy. No jednak nie zamierzam się poddawać. Co prawda wywaliło nas tutaj w zupełnie nieznanej okolicy, ale po raz kolejny spróbujemy dotrzeć do domu. No bo cóż, poprzednim razem nam się to udało. No tylko właśnie, poprzednim razem mieliśmy bardzo dużo szczęścia i dlatego też tutaj po prostu poza streamem postanowiłem spędzić kilka dni w tej okolicy, aby zebrać zapasy i zbudować niewielką bazę. No dzięki temu wy nie musicie oglądać tego żmudnego procesu i podczas kolejnego streamu, który przypominam będzie w środę, po raz kolejny wyruszymy w poszukiwaniu bazy. A więc tak, no wywaliło nas tutaj na terenie, którego jeszcze nie widzieliśmy w trakcie naszych wędrówek, no ponieważ mamy tutaj dość rozległe zimowe równiny. Tak więc zaczynam oczywiście od zbierania drzew, no których niestety nie ma tutaj zbyt wiele i są dość mocno rozrzucone. No plusem jednak jest to, że teren jest stosunkowo płaski. Tak więc kiedy tylko zebrałem drewno, poszukałem miejsca na pierwsze schronienie i natrafiłem tutaj w pobliżu na odsłonięty kamień, który znajduje się w częściowo przykrytej ziemią rozpadlinie. Mamy tam także sporo węgla i dlatego też postanowiłem zbudować pierwszą kryjówkę właśnie tu. No tak więc tradycyjnie dwa drewniane kilofy, dzięki czemu uzyskałem topór. Ściąłem nieco więcej drzew, upolowałem także kilka zwierząt. I po powrocie uzyskałem kamienny kilof. Dzięki temu uzyskałem nieco więcej narzędzi i byłem w stanie wydobyć węgiel. No tak więc mieliśmy już na tą pierwszą noc oświetlenie. No, zamierzałem także wydobyć nieco więcej ziemi, tak aby być może zagrodzić tą rozpadlinę. No jednak na to nie było czasu i po prostu wkułem się w skały. Kolejnego dnia ścinałem jeszcze więcej drzew, polowałem na kolejne zwierzęta i rozejrzałem się nieco lepiej po okolicy. No i jak się okazuje, mamy tutaj na północy wysokie zimowe góry, zaś na południu tajgę. Wypatrzyłem tutaj także w bliskiej okolicy nieco złóż żelaza, które później wydobędę. No bo właśnie, straciliśmy ostatnio żelazny kilof i dobrze byłoby powrócić do bazy z pewnym zapasem żelaza. Wieczorem wydobyłem nieco więcej ziemi i udało mi się zagrodzić tą rozpadlinę z dwóch stron. No i uzyskałem dzięki temu dużo więcej przestrzeni do pracy. Całą noc wydobywałem kolejne kamienie i węgiel. Tworzyłem jeszcze więcej narzędzi. No i powoli nasze zapasy materiałów wciąż rosły. Kolejnego dnia kolejne polowania i ścinanie drzew. No ale właśnie, tak troszkę myśląc o przyszłości, no na przykład na wypadek, gdyby nasz bohater po raz kolejny zginął i pojawił się właśnie tutaj, postanowiłem zbudować dobrze widoczną bazę wypadową. Tak więc rozpocząłem budowę jej na jednym z okolicznych wzgórz. To jednak było dość czasochłonne i na noc powróciłem do rozpadliny. No i tutaj, wydobywając kamień, udało mi się natrafić na nieco więcej żelaza. Kolejnego dnia postanowiłem wyruszyć po drewno do pobliskiej tajgi, no ponieważ tutaj drzewa są dużo wyższe i rosną praktycznie jedno przy drugim. W drodze powrotnej upolowałem kilka kolejnych zwierząt i natrafiłem także na ocean, który znajduje się na zachód od naszej startowej lokacji. No tak więc mamy tutaj już nieco informacji. Na północy mamy góry,
na południu tajgę, a na zachodzie ocean. No tak więc być może pomoże nam to dokonać wyboru, w którym kierunku wyruszyć. No i właśnie, chciałbym także przy tej okazji podziękować jednemu z widzów, a konkretnie Husarzowi 68, za bardzo dobrą mapę, którą wykonał. No tak więc jak widzimy, mamy tutaj przedstawioną okolicę, którą ostatnio przeszliśmy, od tego miejsca, w którym pojawiliśmy się w wysokich górach, aż do naszej bazy. No tak więc miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, które także znajduje się 2000 bloków od naszej oryginalnej bazy, no raczej nie jest ani na północ, ani na zachód. A tymczasem kontynuowałem budowę tej bazy i postanowiłem, że będzie ona miała postać dość sporej chaty. Do pracy wróciłem kolejnego dnia i to tyle. Tak więc gdybym pojawił się tutaj w przyszłości, to będzie tutaj czekała chata, w której mamy stół rzemieślniczy, piecyk, a także skrzynię, w której umieściłem nieco materiałów, żywności i narzędzi. Okej, także to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i zapraszam oczywiście w środę na godzinę 19, kiedy to po raz kolejny wyruszymy w poszukiwaniu domu.